Polski, Polacy, marynarze okrętu RP Błyskawica obronili tą wyspę przed atakiem hitlerowskich Niemiec i do dzisiaj są wspominani, bo właśnie dzięki ich walce ta wyspa, można byłoby powiedzieć, że ocalała. To jest też, myślę, bardzo ważne, bo to buduje te relacje. Buduje relacje między Polską a Wielką Brytanią, między Polską a innymi państwami, gdzie ci Polacy po wojnie, nie mogąc wrócić do Polski, żyli. I myślę, że dzisiaj właśnie to, że my o nich pamiętamy, dzisiaj właśnie to, że my ich stawiamy jako bohaterów, dzisiaj to, że oni są bohaterami spotkań z harcerzami, bohaterami spotkań z młodymi uczniami polskich szkół. To, że oni są właśnie, to, że oni mogą przekazać te swoje doświadczenia, to jest rzecz absolutnie wspaniała, bo dzięki temu ta pamięć będzie trwała i dzięki temu ja im oczywiście wszystkim życzę jak najdłuższych lat życia, ale wtedy, kiedy ich zabraknie, tak naprawdę nie zabraknie tej całej historii. Ona będzie dalej żywa i ona będzie dalej budowała te wzajemne relacje. No i wreszcie mamy tą trzecią grupę, tą, którzy chcą wracać do Polski. O tym troszkę rozmawialiśmy już w pierwszej części programu. Ja myślę, że te zmiany, które w Polsce zachodzą, ten fakt, że mamy dzisiaj tak niskie bezrobocie, to, że wbrew tym wszystkim głosom, które się pojawiają w Polsce, są lokalizowane bardzo poważne inwestycje. Często inwestycje, które są skierowane do tych najlepiej wykształconych, czy do tych, którzy prowadzą pewne badania. To jest tak naprawdę szansa i to jest otwarcie tych drzwi, o których od wielu lat marzy wielu Polaków, którzy za granicę wyjechali nie dlatego, że chcieli wyjechać, tylko dlatego, że musieli, bo nie byli w stanie tutaj znaleźć pracy, nie byli w stanie tutaj zagwarantować bezpieczeństwa ekonomicznego swojej rodzinie czy swoim dzieciom. Dzisiaj przy tych również programach osłonowych, przy tym programie 500+, przy programie Mieszkanie Plus, takie szanse ci ludzie widzą i oni już coraz częściej mówią o tym. Mówię teraz o spotkaniach z młodymi ludźmi. Też przy zapewnieniu bezpieczeństwa takiego zwykłego, cywilnego, we Francji trwa stan wojenny, prawda, stan wyjątkowy, wprowadzony, przedłużany nieustannie. Nie ma większego placu, gdzie by żołnierze nie byli pod długą bronią. Słyszymy nawet, że na prowincji, jak organizują jakąś zabawę, wesele, to stawiają ciężarówkę tak, żeby żaden zamachowiec nie mógł nagle rozpędzonym samochodem wjechać w tłum, więc tak już się też ludzie bronią. No ale taka psychoza powoduje też, że niektórzy z naszych rodaków myślą o powrocie do Polski. Tak, te wszystkie elementy, one tworzą właśnie, one tworzą ten efekt, w którym oni mówią o tym, że albo już wracają, albo że myślą o tym, żeby wrócić. Jest jeszcze jeden element, na który trzeba zwrócić uwagę. To jest kwestia tego, że wtedy tak naprawdę mamy do czynienia z łączeniem rodziny, bo najczęściej ci najstarsi, czyli dziadkowie, zostali tu w Polsce, a w tym momencie, kiedy ci młodzi ludzie ze swoimi dziećmi tutaj do Polski wrócą, to tak naprawdę ta rodzina się łączy. Ci dziadkowie mogą zajmować się dziećmi, te dzieci mogą uczyć się w polskich szkołach. Nie ma już tego strachu, czy one sobie dadzą radę, jak wrócę, tak? Bo te, które uczą się za granicą, często rodzice zastanawiają się, czy one sobie poradzą w polskiej takiej pięciodniowej szkole, skoro chodzą do polskiej szkoły tylko jednego dnia. A w wielu krajach ten system edukacji jest na dużo niższym poziomie niż w Polsce i rodzice obawiają się po prostu tego, że jak wrócą w trakcie szkoły, to te dzieci mogą sobie tutaj nie poradzić. Ale rzeczywiście takich głosów słyszę już coraz więcej. Coraz więcej ludzi się zastanawia albo wręcz podejmuje decyzję, że wrócą. Sam w jednym z małych miasteczek na południu Wielkiej Brytanii miałem do czynienia z taką sytuacją, że dyrektorka jednej ze szkół powiedziała, że w tym roku straciła trzech nauczycieli, bo
bo trzech nauczycieli podjęło decyzję, że wracają ze swoimi rodzinami do Polski i musiała szukać tych nauczycieli. Wcześniej o takich sytuacjach nie słyszałem. To są dobre wiadomości. Bardzo dziękuję za tę część. Czekamy w dalszym ciągu na pana ministra Jana Dziedziczaka. Mamy nadzieję, że jeszcze do nas dołączy. A teraz okazja, żeby porozmawiać z panem ministrem na antenie. Minister Adam Kwiatkowski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Nasz gość Polacy i Polonia za granicą i relacje z państwem polskim, co państwo polskie robi dla Polaków i Polonii. Zapraszamy 655 23 55, to numer dla słuchaczy z Polski Północnej, 655 23 56 Południa. Telefony w naszej rodzinie 536 600 100, 536 600 200, zagranica 655 23 33 oraz 655 23 66. Bardzo proszę, Radio Maryja. Halo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Teraz i zawsze, witam pani Beato. Tak, mówię Beata z Londynu. Może ja się przypomnę, miałam zaszczyt spotkać pana i panią minister Sadurską podczas wizyty pana prezydenta Andrzeja Dudy w ambasadzie tutaj w Londynie. I później, kilka miesięcy temu, również miałam zaszczyt spotkać panią premier Beatę Szydło i występowałam oczywiście jako przedstawicielka słuchaczy Radia Maryja w Anglii. I to było, kiedy urząd ambasadora sprawował pan Witold Sopków. Bardzo serdecznie go pozdrawiam teraz przy okazji. Ale niestety od czasu nowego ambasadora już na takie spotkania nie jestem zapraszana. I nie wiem, może to dlatego, że zbyt widocznie machałam planszą z logo Radia Maryja. Ale zdziwiło mnie to ogromnie z dwóch powodów. Przede wszystkim, że niedobrze jest tracić wolontariat, na który można liczyć. A drugie to, że środowisko słuchaczy Radia Maryja powinno być reprezentowane na tego rodzaju spotkaniach formalnie. Oczywiście, bo pan mówił tutaj o tych spotkaniach w Londynie, spotkaniach z rodziną Radia Maryja, ale oczywiście może się zdarzyć, że wśród gości albo na spotkaniach czy zebraniach organizowanych przez ambasadę znajdą się słuchacze Radia Maryja, ale mnie chodzi o formalną reprezentację słuchaczy Radia Maryja na równi z innymi grupami Polaków tutaj potworzonymi. Myślę właśnie, że na tym polega ta dobra zmiana, o której już było wspomniane, że doceniono słuchaczy Radia Maryja jako wartościową część polskiego społeczeństwa, ludzi, którzy kochają Boga i ojczyznę i co najważniejsze, są w stanie pomóc. Dziękuję bardzo, z Bogiem. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo, z Panem Bogiem. Już oddaję głos panu ministrowi Kwiatkowskiemu, ale witam serdecznie także w naszym studio wiceministra spraw zagranicznych, pana ministra Jana Dziedziczaka. Szczęść Boże. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Teraz i zawsze cieszę się, że dojechał pan z Warszawy. Za chwilę powiemy sobie, co tam w Warszawie na bieżąco słychać. Ale panie ministrze, prosiłbym o odpowiedź na pytanie pani Beaty. Ja serdecznie panią Beatę pozdrawiam. Pani Beata sama powiedziała o tym, że była i na spotkaniu z panem prezydentem. To zresztą z tych informacji, które do nas dotarły, chyba było największe spotkanie, jakie kiedykolwiek było organizowane w samym gmachu polskiej ambasady w Londynie, jak i później na spotkaniu z panią premier. Mogę powiedzieć, że my zawsze prosimy nasze placówki dyplomatyczne i tych, którzy organizują te spotkania już tam na miejscu, żeby środowiska polonijne były reprezentowane, żeby reprezentowana była rodzina Radia Maryja. Pani Beato, pan prezydent był w Londynie do tej pory raz, pani była na spotkaniu z panem prezydentem. Te wszystkie spotkania, o których
rozmawialiśmy już później, to już spotkania, które odbywają się w różnych częściach Wielkiej Brytanii, oczywiście nie mają takiego charakteru jak to duże spotkanie pana prezydenta z Polonią, a jeszcze raz powtarzam, takie duże spotkania z Polonią, bo mówiliśmy o tym w pierwszej części audycji, odbywają się wszędzie tam, gdzie pan prezydent się pojawia i to, co cieszy, to, że większość tych spotkań z jednej strony gromadzi olbrzymią rzeszę Polaków, a z drugiej strony też wpisuje się jakby w relacje Polski z tym państwem, bo zawsze na tych naszych gospodarzach robi olbrzymie wrażenie. Dziękuję bardzo. Pan minister Jan Dziedziczak, wiceminister spraw zagranicznych. Panie ministrze, co w stolicy? W stolicy dużo się dzieje, wszyscy, myślę, śledzimy. Mieliśmy dzisiaj bardzo trudny dzień w parlamencie, liczne głosowania, liczne przerwy, które troszeczkę nas zgubiły, dlatego że posiedzenie, głosowanie miało się skończyć o godzinie 18, wtedy bym bez problemu na wieczorną audycję dojechał, ale niestety liczne przerwy spowodowały, że w zasadzie wyjeżdżając z parlamentu o godzinie 20 głosowania jeszcze się nie skończyły. Dopóki była totalna opozycja w gmachu, to niestety musieliśmy być wszyscy. Przypominam, że my mamy zaledwie kilka mandatów przewagi. Natomiast po godzinie 20 totalna opozycja stwierdziła, że nie będzie już uczestniczyć w głosowaniach. Udaje się pod pałac prezydencki i w związku z tym głosowania stały się łatwiejsze. Po prostu na sali pozostali przedstawiciele klubu parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, klubu Kukiz i grono parlamentarzystów niezrzeszonych. Klub Kukiz czasem głosował z nami, czasem przeciw, no ale to już ta różnica głosów była bardzo bezpieczna i mogłem dzięki temu do państwa tutaj do Torunia przyjechać, z czego się bardzo cieszę, bo wiem, że temat jest bardzo ważny i że słucha nas bardzo wielu rodaków za granicą, a także bardzo wielu słuchaczy, którzy mają kogoś bliskiego za granicą, bo też pamiętajmy, że to jest ten istotny element. To, co widzieliśmy w ostatnich dniach, no to muszę powiedzieć, ja jestem prawie 10 lat parlamentarzystą, czegoś takiego nie widziałem. No, totalna opozycja no, doprowadzała do tego, że niektórzy nawet czuli się zagrożeni fizycznie. Pan poseł Józef Leśniak z Prawa i Sprawiedliwości został nawet no, poturbowany, zaatakowany od tyłu, popchnięty i to tak bardzo agresywnie przez posła Platformy Lenca. Z Torunia, niestety. I muszę powiedzieć, że pamiętam z nim rozmowy kilka lat temu, bo on też jest doświadczonym parlamentarzystą. Kiedyś mimo różnic, zasadniczych różnic, to był całkiem sympatyczny człowiek. Ten człowiek oszalał, tak jak wielu innych parlamentarzystów Platformy, bo najwyraźniej no, naruszyliśmy bardzo wiele no, nici interesów. Najwyraźniej ten obóz ma bardzo wiele do stracenia. No i pierwszy raz od 1989 roku doszło do jakichś takich przepychanek. Oczywiście liberalne media próbują za to odpowiedzialnością obarczyć nasz obóz. No tylko, drodzy Państwo, czy w ciągu tych 28 już, prawda, lat parlamentaryzmu po 1989 roku mieliśmy do czynienia z sytuacją, kiedy posłowie konkurencyjnego klubu parlamentarnego podchodzą i fizycznie grożą liderowi innego klubu. No, do pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego już kilkakrotnie w ostatnich tygodniach podchodzili jacyś parlamentarzyści i po prostu no, wygrażali. To jest złamanie jakichś zasad parlamentaryzmu, cywilizowanego parlamentaryzmu. To jest niszczenie polskiej demokracji, obrzydzanie społeczeństwu polskiego parlamentaryzmu.
Zwrócę uwagę, że niektóre media celowo albo obarczają wręcz nasz obóz, albo jest takie uogólnienie, o, wszyscy politycy są tacy sami, polityka jest brudna, zobaczcie, co oni, czyli polscy politycy, wyprawiają. No, wyprawiają to właśnie politycy Platformy i Klubu Nowoczesna za przyzwoleniem swoich przełożonych. To jest dokładnie ten sam scenariusz, który był przez ostatnie 12 lat od naszego zwycięstwa w 2005 roku, od zwycięstwa także świętej pamięci prezydenta Kaczyńskiego, czyli kwestionowania wyboru Polaków. Demokracja jest dobra, o ile obóz okrągłostołowy rządzi. Kiedy przyjdzie ktoś, kto chce reformować państwo, demokracja, jest kryzys demokracji i tymi działaniami, tą obstrukcją, tą przemocą teraz, tak naprawdę kwestionuje się to, z czego chcieli Polacy przy urnach. Ten wynik wyborów bezprecedensowy, który pierwszy raz w historii przekazał jednej formacji, jednemu obozowi zmian pełnię władzy. I to jest kwestionowane właśnie także takimi sprawami jak przemoc. I jeszcze raz podkreślam, kiedy wcześniej poseł Szczerba wymachiwał panu prezesowi przed nosem tutaj kilka dni temu, czy teraz właśnie to zachowanie posła Lenca, czy pani młodej pani poseł z Platformy, czy tego parlamentarzysty z Nowoczesnej dzisiaj i właśnie wtedy, wczoraj, liderzy tych ugrupowań patrzą, śmieją się, akceptują takie zachowanie. To jest dokładnie to samo, co było w ciągu ostatnich 12 lat, co robił Donald Tusk, kiedy akceptował skandaliczne, niedopuszczalne zachowania pana Palikota i zachowania pana Niesiołowskiego, który przekraczał wszelkie granice swojej brutalności i, proszę wybaczyć za to sformułowanie, chamstwa. Pan Niesiołowski po pierwszej kadencji takiego rozrabiania, w następnej został, uwaga, wicemarszałkiem Sejmu. No, on nie został wicemarszałkiem Sejmu w nagrodę za bo jakoś nie słyszeliśmy o żadnych jego inicjatywach ustawodawczych, pracach merytorycznych. On został nagrodzony za to niebywałe chamstwo i za obrażanie, niszczenie urzędu prezydenta, niszczenie. I niestety teraz znów tak jest. Wysyłani są oczywiście szeregowi posłowie, ale przy pełnej akceptacji liderów Platformy i Nowoczesnej. A takie pytanie, dlaczego państwo jako obóz rządzący no, nie załatwia spraw różnorakich, nazwijmy to najogólniej, w restauracji Sowa i Przyjaciele? Dlaczego nie załatwiacie spraw na cmentarzach, nie nosicie reklamówek gdzieś tam, prawda, na różnych stokach? Podczas takich demonstracji, które odbywają się, nie podpalacie budki, nie wiem, ambasady rosyjskiej, niemieckiej, jakiejś innej, jak to miało miejsce podczas marszów niepodległości, bo sam minister rządu Platformy Obywatelskiej PSL-u o tym wspominał, więc proszę powiedzieć, dlaczego państwo w ten sposób nie reagujecie na to, no bo skoro mówi opozycja totalna, że broni prawa praworządnego, to ja rozumiem, że praworządne państwo mieliśmy, kiedy oni rządzili, czyli kiedy te budki były podpalane, kiedy załatwiano sprawy w restauracjach, kiedy państwo było teoretyczne, no i kiedy spotykano się na cmentarzach, kiedy wkraczano do redakcji, zabierano redaktorom naczelnym laptopa, kiedy rzecznik rządu spotykał się z wydawcą takiego czy innego dziennika po to, żeby nie publikować takiego czy innego materiału, który mógłby rzucić złe światło na rząd. Dlatego, że my traktujemy naszą pracę poważnie, traktujemy państwo poważnie, chcemy służyć państwu. Nasza praca to jest służba. Ja wiem, że pewne osoby nie są w stanie czasem zrozumieć myślenia innych osób. No, pani Bieńkowska właśnie tu się wyśmiewała, że tylko, jak to było, tylko idiota pracujesz za takie pieniądze i tak dalej. No, sędzia Gersdorf mówiła, że za 10 tysięcy tak, to na prowincji tak. Może się przeżyje, a może nie. No i oni nie są w stanie
zrozumieć, że życie nie polega na tym tylko, żeby żyć wygodnie, żeby mieć wysokie, bardzo wysokie, o których my możemy wszyscy, myślę, tutaj nasi słuchacze, my tutaj wszyscy pomarzyć. Życie, to Lew Tolstoj pisał o egzystencji banalnej, czyli o życiu, w którym po prostu chodzi o to, żeby się było wygodnie, żeby się najeść, żeby się wyspać, żeby było miło, że na tym polega, on to nazywał egzystencja banalna, tak? Czyli po prostu taka banalność życia. No, nie jesteśmy zwierzętami, jednak mamy tutaj wyższe możliwości, ale generalnie w życiu o nic poza wygodnictwem własnym nie chodzi. No my jakby do państwa i do naszego zaangażowania w służbę publiczną podchodzimy zupełnie inaczej. No to mi się przypomina taka anegdota, pamiętam, kiedyś jechałem pociągiem z Warszawy do Kalisza, do mojego okręgu wyborczego i no ja lubię słuchać ludzi, jak oni się zachowują. To jest takie no jakby jeszcze związane z tymi socjologicznymi zainteresowaniami z moich studiów. I pamiętam, rozmawiali tacy młodzi ludzie o tym, że ich kolega znalazł portfel i go oddał. Tak, oddał znalazcy, że zaniósł. I oni nie byli w stanie tego zrozumieć. Tam go wyzywali, jaki on głupi i tak dalej. Tylko krótko mówiąc, w tej rozmowie jakby wynikało, to nie tylko oni go krytykowali za to, ale przede wszystkim uderzający był brak zrozumienia, że można było się tak zachować. Oni nie byli w stanie, jakby to Herbert pisał, dystynkcji w rozumowaniu, no takiej klasie w myśleniu, nie byli w stanie sobie tego wyobrazić. I troszeczkę to jakby parafrazując na stan państwa, ja myślę, że po prostu ten obóz Platformy, obóz Nowoczesnej, przecież to jest w zasadzie kontynuacja tego obozu Okrągłego Stołu, tam większość polityków tych znaczących to są dawni politycy Unii Wolności, Unii Demokratycznej, prawda? Pan Petru, pani Lubnauer i tak dalej, to wszystko pani Gasiuk Picho, pani mistrze, czy pan tutaj? Gasiuk Pichowicz. Pichowicz, tak, nie chcę eleganckie przekreślić nazwisko, ale wiemy wszyscy, o którą panią chodzi. To wszystko jest środowisko dawnej Unii Wolności. I to środowisko, być może jest tak, że oni nie są w stanie sobie wyobrazić, że jest jakby obóz, którego inspiracją są działania patriotyczne, jakieś, możemy to nazwać, współodpowiedzialność za Polskę, za jej losy, w którym kierunku Polska pójdzie. I myślę, że tu jest ta linia frontu, tu jest ta różnica między nami. To nie jest tylko takie szlachetne patrzenie na politykę, wedle jakiego systemu wartości będziemy urządzać nasz kraj. Raczej też tutaj jest w ogóle różnica kulturowa podejścia do służby publicznej. Oni nie są w stanie zrozumieć, że my po prostu chcemy zmieniać Polskę, bo nam zależy na Polsce. Gdy mówimy o służbie publicznej, to tutaj proponuję, żeby obaj panowie zajrzeli na Twitter i słuchaczom też to proponuję. Niejaki pan Marcin Bosacki, czy pan minister kojarzy nazwisko? Napisał tak: tłum idący pod Sejm przywitać prezesa zajmuje cały Nowy Świat i Krakowskie. Tutaj jest hashtag 3x weto, hashtag obrońmy demokrację, i ilustruje ten tłum zdjęciem, na którym no, jakiś protestujący trzyma bardzo nieelegancki transparent wetuj ku. I tutaj są takie zaszyfrowana końcówka tego wyrazu. To jeżeli ten pan już nie pracuje w MSZ-cie, to choćby to już chyba jest dobrą zmianą, jeśli w ten sposób traktuje się też pana prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do którego robi się umizgi, żeby zawetował, a z drugiej strony ma się taką instrumentalny stosunek do niego. No niestety ten pan wystawia sobie świadectwo, promując takie zachowania, natomiast ten człowiek, który przygotował taki transparent, po prostu no, reprezentuje wrogość wobec własnego kraju. Reprezentuje, no, to znaczy jest po prostu osobą skrajnie niekulturalną i też, no muszę powiedzieć, z moich też licznych rozmów z przedstawicielami innych krajów, to w sposób oczywisty z racji
pracy Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ale też wcześniej na stypendiach czy w pracy poselskiej, no muszę powiedzieć, że no trudno mi sobie wyobrazić, żeby we Francji czy w Stanach Zjednoczonych w ten sposób przynajmniej dotychczas się wypowiadano o prezydencie, czy nie wiem, w Wielkiej Brytanii, w Holandii, o królu, królowej, bo po prostu to jest jednak głowa państwa, pewien symbol państwa, no ale najwyraźniej tym osobom to nie przeszkadza i to też jest pewien symbol no, pogardy wobec naszego obozu, ale o tym już mówiliśmy, jak słuchałem w samochodzie jadąc do państwa z Warszawy do Torunia, to wiem, że o tym była już mowa. Panie ministrze, zebrało się na krakowskim przedmieściu zdaniem policji około 14 tysięcy osób. Ratusz Hanny Gronkiewicz-Walc podaje 50 tysięcy osób. Może to nie jest aż tak istotne w tej chwili. Było wiele tych osób na krakowskim przedmieściu. Proszę powiedzieć, czy państwo jako też rząd dobrej zmiany macie ofertę dla tych ludzi? To są... Było wiele młodych twarzy. Platforma Obywatelska lekceważyła ludzi na krakowskim przedmieściu przez wiele, wiele lat. Czy państwo nie zlekceważą też tego głosu, bo to też są Polacy, którzy mają jakieś zdanie. Dziękować Bogu manifestują w sposób, przynajmniej w większości do tej pory, zwyczajny, normalny, tak jak w demokracji manifestować można taki czy inny pogląd. Jak państwo chcecie też wyjść ewentualnie do tych ludzi, których może uda się do czegoś przekonać, ale może też się nie uda i z tym też trzeba żyć? Tutaj jest kilka aspektów. No, po pierwsze, gdybyśmy zrobili taki eksperyment i... Bo chodzi mi o to, żeby nie popełnić błędu Platformy lekceważenia ludzi, pogardy dla ludzi, jakichkolwiek. Mały ojciec całkowitą rację. No, właśnie... Gdybyśmy zrobili taki eksperyment i przez pewien czas pooglądali tylko stację TVN24 czy czytali wyłącznie Gazetę Wyborczą, to obawiam się, że też mielibyśmy, no mówiąc najłagodniej, mętlik w głowie. Znaczy też ja właśnie mówię tutaj, żeby tych osób nie wykluczać, należy z nimi rozmawiać, należy ich traktować poważnie, starać się ukazywać różne elementy, rozmawiać na argumenty, a nie skreślać, nie obrażać w żadnym wypadku, nie przekreślać. Wiele osób, to już nawet na chwilę odchodząc od polityki, a przechodząc do jeszcze poważniejszych tematów, to wiele osób się przecież w swoim życiu nawróciło i to kiedyś byli nawet wrogowie Kościoła albo osoby całkowicie letnie, ale na przykład spotkały kogoś na swojej drodze, kto pomimo tej letności tych osób nie skreślił, tylko z nimi rozmawiał, tylko dał im świadectwo i te osoby znalazły dobrą drogę w życiu. Oczywiście wszyscy wiemy, że tutaj jeszcze jest działanie Ducha Świętego, ale w przypadku też no, tego przejścia do patriotycznego obozu też należy rozmawiać, też należy dawać świadectwo, też należy w przyjaznej atmosferze przekonywać, bo to jest jedyna szansa, żeby te osoby zagospodarować. To może nie być ich wina, to może być na przykład no, element manipulacji, jakiejś też kontrkultury. To pamiętajmy, że to nie jest tylko stricte twarda polityka, jaką się tych młodych ludzi przekonuje, ale to jest tak zwane też działanie podprogowe. W stacji radiowej, różnej tam komercyjnej, a zazwyczaj będącej w niepolskich rękach, ale zostawmy na chwilę ten wątek, obok atrakcyjnych piosenek, wywiadów z różnymi wykonawcami, właśnie DJ wrzuci jakieś niedopowiedzenie, jakąś krytykę. Tak naprawdę młody człowiek nie wie do końca, o co chodzi, ale się na tego typu manipulacje nabiera. Natomiast jeśli rzeczywiście, już używając narracji tego obozu
obozu liberalnego, obozu Okrągłego Stołu, jeśli w tej chwili dzieją się rzeczy straszne rzekomo i mamy koniec demokracji i w ogóle jest już koniec świata dzisiaj demokratycznego w Polsce, bo tak tamta strona to przedstawia, no to 14 tysięcy osób, no to jest wynik dramatycznie słaby. Wszyscy pamiętamy, ile osób gromadziły choćby wiece poparcia dla telewizji Trwam na naziemnej telewizji cyfrowej, na multipleksie. Wszyscy pamiętamy największą w historii po 1989 roku manifestację, jeśli dobrze pamiętam, to był 2013 rok, kiedy wszyscy byliśmy. Tak, to wszystko prawda, to jest, że... Proszę ojca, to jest nieporównywalne z 14 tysiącami ludzi, bo ja celowo użyłem tego porównania, no bo rzekomo dzisiaj kończy się demokracja. Tak, to nie jest jedna z wielu manifestacji, tylko dzisiaj ma być ta kulminacyjna. I co? I przychodzi 14 tysięcy ludzi. No, ja pamiętam, że manifestacje w obronie katolickich mediów, czyli coś, co realnie było ważne dla ludzi, no gromadziły liczby kilkadziesiątkrotnie większe. Tak samo było w wymiarze lokalnym. W Lesznie, pamiętam, współorganizowaliśmy tą manifestację wtedy w obronie telewizji Trwam i w obronie katolickich mediów. Była to największa demonstracja w XXI wieku. Tak samo w moich miastach w Kaliszu, w Ostrowie Wielkopolskim były to gigantyczne manifestacje. Dziś są jakieś drobne capstrzyki pod sądami, ale to jest taki sam margines jak w skali ogólnopolskiej ta centralna manifestacja skupiająca zaledwie 14 tysięcy osób. Tak, to porównanie też rozumiem, ale też mam nadzieję, że żadnej z tych osób, która chce merytorycznie, bo o tym mówimy, argumentować też i wyrażać swój pogląd, państwo jak Platforma lekceważyć tak, nie będzie. W żadnym wypadku, nawet tutaj opowiadał mi kolega Tadeusz Cymański, wyszedł do tych osób wczoraj i drodzy państwo, to było niezwykłe, bo on zaczął rozmawiać na temat sądów. Prawda jest taka, że jak zaczynamy z kimś rozmawiać na temat sądów, ja nie spotkałem osoby, która była zadowolona z pracy sądów. Nawet jeżeli, bo są przyzwoici sędziowie, to też żebyśmy tutaj nie uogólniali, ale na przykład osoba wtedy narzeka na rzeczywiście niedopuszczalny w polskim systemie i w tych ostatnich 28 latach, no... długość rozprawy. No, to się ciągnie po prostu miesiącami. Wczoraj minister Kępa tutaj na naszej antenie mówiła, nie życząc oczywiście takiego doświadczenia sali sejmowej, ale mówiła do ludzi, którzy właśnie się gromadzą, do zobaczenia w sądzie. No wtedy zobaczycie, jak to wygląda, ile to wszystko trwa, ile kosztuje i jakie są nieraz wyroki. Ale właśnie poseł Cymański rozmawiał z tymi ludźmi już bezpośrednio manifestującymi. No jakoś to on ma ten dar, bo niestety innego naszego kolegę tam prawie potrubowano i padł ofiarą przemocy, ale tutaj poseł Cymański miał ten dar, rozmawiał z nimi i proszę państwa, wszyscy mu przyznali rację, że z sądami jest źle i że potrzebują one naprawy, ale nie róbcie tak jak wy, bo wy, prawda, niszczycie, znaczy trzeba zmienić, ale bo politycy Platformy i w ogóle tego obozu Okrągłego Stołu Nowoczesnej i Środowisko Gazety Wyborczej, to w ogóle oni przedstawiają, to są nasze sądy i nic nie zmieniajmy. No, tymczasem nawet wśród manifestujących jest taki nurt, że jednak no, może nie jest tak kolorowe, jak przedstawiają. No, zróbmy eksperymenty. Tu zwracam się do rodziny. Tamta władza próbowała zmieniać sądy przez sędziego na telefon, przez umawianie się z redaktorem, zresztą do dzisiaj naczelnym pewnego pisma, na zmianę rządu, prawda? No, to były te standardy. I ci sędziowie nadal pracują, żebyśmy mieli świadomość, pomimo tych naprawdę kompromitujących zachowań. I to rozumiem, wtedy było dobrze i to są nasze sądy i trzeba ich bronić, cytując manifestantów, którzy są teraz na ulicach warszawskich. Ale zróbmy eksperyment. Zwracam się do rodziny Radia Maryja. Jeśli sami nasi słuchacze w tej chwili nie mieli do czynienia z sądem, myślę, że większość nie miała, bo
ale czasem się zdarzają różne sytuacje w życiu. Możemy paść ofiarą przestępstwa i mamy wtedy do czynienia z sądem. Czy nieprzyjemnej sytuacji jesteśmy ofiarą, też mamy do czynienia z sądem. Czy ktokolwiek z rodziny Radia Maryja, która teraz nas słucha, bądź też ktoś, kogo nasz słuchacz zna, czy ktoś był zadowolony z pracy sądu? Że była rozprawa była natychmiast, porządek, sprawa załatwiona i sprawiedliwy wyrok. No, obawiam się, że takiego sygnału nie będziemy mieli. No i po prostu to oznacza, że trzeba naprawiać. No i jak to zrobić? Jeżeli ta kasta, która jest niezmieniona od czasu komunizmu, nie potrafiła siebie sama naprawić, no to trzeba ingerować z zewnątrz. I kto to ma robić? Kto? No suweren, tak? Czyli my Polacy za pośrednictwem wyznaczonych przez nas reprezentantów po prostu chcemy to naprawić i po prostu to jest w tej chwili niezbędne. Władza sądownicza jest tak samo istotną władzą jak władza wykonawcza, ustawodawcza i też wymaga naprawy i też wymaga kontroli społecznej. Jak czytam, panowie ministrowie, także tutaj akurat na jednym z portali, policja na krakowskim przedmieściu naliczyła 14 tysięcy osób, ratusz Hanny Gronkiewicz-Walc 50 tysięcy osób, ale jest ktoś, kto naliczył więcej. No, to, że tak powiem. To jest adwokat Michała Tuska, Roman Giertych, 200 tysięcy. Więc to są takie liczby. Panowie, będziemy odbierać zaraz telefony. Natomiast pytanie do pana ministra, bo pan jest ministrem spraw zagranicznych, wiceministrem. Tak jest. Więc może nie sądy są taką codzienną domeną. A jak się zmieniła, najogólniej mówiąc, polityka państwa polskiego wobec Polaków i Polonii mieszkającej za granicą, odkąd mamy rząd pani premier Beaty Szydło, odkąd głową państwa jest pan prezydent? Na ten temat ze strony pana prezydenta już pan minister Kwiatkowski mówił na naszej antenie. Pan nie miał jeszcze tej okazji. No wiemy, że już Marcin Bosacki nie pracuje w MSZ-cie, ale to by było za mało. No nie pracuje i nie pracuje też pan Sznep i tutaj moglibyśmy kilka tych nazwisk wymienić, ale tak naprawdę najwięcej zmian będzie już za niedługo, jak wejdzie w życie ustawa o służbie zagranicznej, która umożliwi weryfikację kadr i też podziękowanie wielu osobom, które nie są zaangażowane w służbę Polsce, tylko w służbę jakimś innym środowiskom, na przykład przed 89 rokiem. Ale nie tylko. Ale drodzy Państwo, no, zmieniła się przede wszystkim filozofia. Ja wiem, że Polonia była różnie nazywana i traktowana po 89 roku, a nawet po 44 przez PRL, przez władzę PRL, a to już sposób szczególny, ale no, skupmy się na tym okresie po 89 roku. Polonia była czasem lepiej, czasem, a nawet często traktowana jako kłopot dla rządzących, dla placówek naszych za granicą, jako petent, jako na pewno nie tak, jak my chcemy traktować naszych rodaków, a my chcemy traktować naszych rodaków jako ważnego partnera. Ważnego partnera w odpowiedzialności za Polskę. Wiemy, że jest to znacząca część naszej wspólnoty. W kraju jest nas około 37 milionów, a za granicą jest prawie 20 milionów Polaków bądź osób polskiego pochodzenia. Więc jest to znaczna część naszego narodu. My patrzymy na Polskę jako wspólnotę, więc to spojrzenie na naród jest dla nas bardzo, bardzo istotne. Naród rozumiany jako wspólnotę ludzi, których łączy historia, tradycja, kultura, język, bardzo często wiara. To jest coś, co jest dla nas ważne w punkcie wyjścia do realizacji polityki i my chcemy naszym rodakom pokazać, że państwo polskie traktuje ich jak rodaków, jako członków rodziny. Dlatego mimo tego, że mamy 19 miesiąc naszych rządów, że nawet nie ma jeszcze połowy kadencji,
już możemy się pochwalić realnymi zmianami. Ja nie mam zamiaru tutaj zapowiadać naszym słuchaczom, tylko raczej nawet podzielić się tym, co już udało się zrobić, a uchwaliliśmy między innymi nowelizację ustawy o Karcie Polaka. Karta Polaka jest dokumentem skierowanym do naszych rodaków w dawnym Związku Sowieckim. Jest to dokument stwierdzający przynależność do narodu polskiego i dokument, który daje szereg możliwości u nas w kraju, szereg możliwości dzięki naszej zmianie już teraz po 2015 roku, dzięki zmianie rządu Beaty Szydło, umożliwiamy w dobrych warunkach zamieszkiwanie, tak, możliwość zamieszkania w Polsce i w dość krótkim czasie otrzymania obywatelstwa polskiego naszym rodakom z dawnego Związku Sowieckiego. Rozpoczęliśmy na szeroką skalę proces repatriacji i to jest dla nas bardzo istotne, żeby zapraszać do Polski Polaków ze wschodu. Inne kraje w ostatnich dziesięcioleciach, mówię o innych krajach Unii Europejskiej, zapraszali przedstawicieli, nazwijmy to, innych środowisk kulturowych, cywilizacyjnych. W ten sposób chcieli oni zakleić dziurę demograficzną. No my chcemy połączyć zobowiązanie moralne Polski wobec naszych rodaków na wschodzie, którzy tam na wschodzie znaleźli się wbrew własnej woli. Często, jeżeli mówimy tutaj o Kazachstanie czy o Syberii, to byli oni tam wysyłani tylko dlatego, że byli Polakami, a mimo to polskość przechowali, także pomimo wielu trudnych momentów, i my jesteśmy zobowiązani jako Polska, jako wspólnota, żeby im pomóc, żeby ich sprowadzić do kraju, a przy okazji tutaj sprowadzamy nowych obywateli, Polaków ze wschodu, i w ten sposób zmniejszamy te niedogodności związane z niskim przyrostem naturalnym w naszym kraju, więc obok programów 500+, obok programu Mieszkania Plus, który skłania do tego, żeby Polacy mieli więcej dzieci, to jeszcze dodatkowo sprowadzamy Polaków ze wschodu i w ten sposób chcemy zniwelować tą dziurę demograficzną, która w przyszłości może powodować kłopoty z systemem emerytalnym, czy po prostu z rękami do pracy. Inne kraje, tak jak mówię, sprowadzały osoby z innych kręgów cywilizacyjnych. My sprowadzamy naszych Polaków i stymulujemy naszych rodaków do tego, żeby mieli jak najwięcej dzieci. Jeśli chodzi o inne wsparcie dla naszych rodaków, to dzięki inicjatywie pana prezydenta Andrzeja Dudy weszła w życie ustawa o legitymacjach szkolnych. Dzięki temu każdy polski uczeń za granicą, który uczy się nawet raz w tygodniu w polskiej szkole, szkole społecznej, szkole katolickiej, bo nie oszukujmy się, o tym też mówił pan minister Kwiatkowski godzinę temu, ale no tu ogromnym wsparciem, pomocą są szkoły katolickie, szkoły przyparafialne, szkoły tak zwane sobotnie, niedzielne, właśnie dla naszych młodych rodaków za granicą. Każdy młody człowiek dzięki tej ustawie, którą zaproponował pan prezydent Duda, który nasz obóz rządzący wprowadził w życie, każdy z nich dostaje legitymację szkolną. Legitymację, która daje takie same przywileje uczniowi szkoły polskiej za granicą, jakie ma uczeń szkoły polskiej w Polsce. To znaczy zniżki na wejście do parków narodowych, zniżki na wejście do muzeów, do teatru, zniżki na przejazd pociągami, na przejazd komunikacją miejską. Czyli kiedy ci młodzi ludzie przyjadą do Polski, na przykład do dziadków, będą mieli te same zniżki. To jest pokazanie przez państwo polskie, że bardzo szanujemy ich zaangażowanie w przekazywanie, tutaj oczywiście zwracamy się do rodziców, do dziadków młodych Polaków na obczyźnie, że bardzo szanujemy ich zaangażowanie w przekazaniu polskości młodym naszym rodakom. My zawsze powtarzamy do rodaków za granicą, bardzo ważne jest to, żeby przekazywać polskość następnym pokoleniom, żeby ta polskość nie skończyła się na nas,
A kluczem do przekazywania polskości jest przekazanie języka polskiego. Więc zwracam się do wszystkich słuchających nas w tej chwili rodaków za granicą. Najważniejsza rzecz, jaką możecie Państwo zrobić, to przekazanie polskości następnemu pokoleniu. Przede wszystkim przekazanie języka polskiego. To jest bardzo ważne. Muszę powiedzieć z mojego doświadczenia osoby zajmującej się Polonią, teraz jako minister, a wcześniej przez wiele, wiele lat jako parlamentarzysta, to spotkanie z osobami, które dorosły za granicą i mówią po polsku. Wyobraźcie sobie Państwo, nigdy w życiu, a spotkałem tysiące Polaków za granicą, nie spotkałem rodaka, młodego człowieka, czy już dorosłego, dojrzałego, który mówi po polsku, urodził się na obczyźnie, mówi po polsku, który by żałował, że umie mówić po polsku. Który by żałował tego, że w dzieciństwie rodzice, no niekiedy, wiemy jak jest z dziećmi, niekiedy zmuszali go do tego, żeby się uczył języka polskiego, żeby poświęcał na przykład wolne soboty, inni mają wolne soboty, a ja musiałem się uczyć języka polskiego. Nigdy nie spotkałem osoby, która by tego żałowała. Natomiast spotkałem na swojej drodze dziesiątki osób, które żałują, a wręcz mają pretensje do swoich rodziców, że nie przekazali im języka polskiego. To są osoby, które odkrywają swoją polskość, na przykład kiedy są dorosłe, albo kiedy są nastolatkami nawet, ale jest już za późno, bo wiemy wszyscy, że najlepiej, najsprawniej chłoniemy język, kiedy jesteśmy dziećmi. Oczywiście można zacząć się uczyć w wieku studenckim języka, ale szansa, że się go nauczymy i skala pracy, którą musimy wtedy włożyć, jest nieporównywalna. Kiedy dobrze prowadzimy formację młodego człowieka, on w sposób naturalny uczy się języka, to nie jest dla niego taki duży dodatkowy wysiłek. No i to jest kwestia posyłania dziecka do szkoły polskiej, ale przede wszystkim jest to kwestia mówienia z dzieckiem w domu w języku polskim. Oczywiście oboje rodzice są Polakami na obczyźnie, jest to dużo łatwiejsze, ale to może zdziwię część słuchaczy, znam niestety takie rodziny polskie, które mimo, że oboje rodzice są Polakami, nie mówili z dzieckiem po polsku i dziecko nie zna języka polskiego. Dużo trudniejsza sytuacja jest wtedy, kiedy jeden rodzic jest Polakiem, a drugi jest miejscowy. No ale to jest kwestia... Ten język jest zawsze nośnikiem kultury i nośnikiem po prostu korzeni. Dlatego zresztą zabory wiele też pokazały. Tak. No, my jako naród też mamy potężne doświadczenie pracy środowisk zewnętrznych w próbie wynarodowienia Polaków. Dokładnie. I wiemy, co powodowało, że zostaliśmy Polakami, tak? Gdzie przetrwała ta dusza polska, nawet jak nie przetrwały granice. Więc ta szczególna odporność i znajomość właśnie tego, jak radzono sobie z zachowaniem polskości w tych bardzo trudnych czasach, które miejmy nadzieję są za nami, no pomaga dzisiaj także zapewne przetrwać Polakom na emigracji. Panie ministrze, pewnie dużo jeszcze by mówić. Dużo, tak. Ale jeszcze, jeżeli mogę, bo mi strasznie na tym języku polskim zależy. Ja jakby... To wymaga od nas konsekwencji i pracy. Mówię tutaj o rodakach za granicą, żeby ten język polski dzieciom przekazać. To naprawdę to nie jest tak, że to jest łatwe. No w życiu nie wszystko jest łatwe, ale polskość to jest zobowiązanie. To jest wyzwanie i nauka języka polskiego dzieci to jest przejaw dzisiejszego, współczesnego, zresztą kiedyś też tak było, ale zwłaszcza w dzisiejszych czasach patriotyzmu. Chcemy być patriotą, nie każdy musi być patriotą, to też sobie powiedzmy. Są tacy ludzie, dla których wygodne życie jest priorytetem, a są tacy, dla których Polska jest ważna. Jeśli jest dla nas Polska ważna, to trzeba wykonać pracę i po prostu konsekwentnie dziecko do rozumienia domowy w języku polskim przygotowywać, bo to jest coś, czego się nie da naprawić. To jest szansa i możemy w wyniku nieumiejętnego naszego zachowania, niekonsekwentnego, w wyniku lenistwa po prostu stracić Polaka, zranić młodego człowieka. Ja zawsze mówię rodzicom, nauka języka polskiego to jest
podmiotowe traktowanie dziecka. Nie przedmiotowe, tylko podmiotowe, bo jeśli nauczę dziecko, to mnie będzie kosztowało wiele pracy i tak dalej, ale jeżeli traktuję dziecko podmiotowo, z szacunkiem, nauczę go języka polskiego, to on będzie mógł, czy ona, jak dorośnie, wybrać swoją drogę. Będzie mógł wybrać drogę tego mieszkańca na obczyźnie, którym jest, będzie mógł wybrać drogę pół na pół, czyli ja jestem Polakiem w Stanach Zjednoczonych, w Anglii, w Niemczech, będzie mógł wreszcie wrócić do Polski, ale my mu dajemy możliwość wyboru i dajemy pewną drogę tożsamości. Jeśli go nie nauczymy polskiego, to za niego, w wyniku własnego lenistwa, za niego podejmujemy decyzję, że nie może być Polakiem, że nie będzie Polakiem. I to jest niestety bardzo, bardzo niedobra postawa. I to jest też postawa, która odcina tego młodego człowieka od Polski, od dziadków, od rodziny w Polsce, od kultury polskiej, więc to jest ogromna odpowiedzialność. Panie ministrze, oddamy głos naszym słuchaczom. Przypomnę, że pan minister z Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej, minister Adam Kwiatkowski i wiceminister spraw zagranicznych Jan Dziedziczak w naszym studio o Polonii, Polakach i o państwie polskim wobec Polaków mieszkających poza granicami. To jest zasadniczy temat naszych rozmów, choć zdaję sobie też sprawę, że wiele głów i serc słuchaczy zaprząta to, co dzieje się ostatnio wokół wymiaru sądownictwa. Proszę, Radio Maryja, halo. Ojej, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Czy już można? Tak, oczywiście, proszę. Maria z Warszawy się kłania, bardzo przepraszam, bo to już tak mało czasu. Ojcze, może przedłużę trochę. Bo ja się aż boję, że to już koniec audycji. Chciałam... Więc pani Mario, do rzeczy. Przepraszam, adren. Ja chciałam przede wszystkim ojca serdecznie pozdrowić i jestem zaszczycona, że mogę z panami ministrami rozmawiać, ale tak mówię wesołym głosem, natomiast jestem z bardzo, tak jak większość, ja z Warszawy dzwonię i to, co tu się dzieje, to my to przeżywamy strasznie. Ale jeden z panów ministrów, ja tak trochę chcę chwilę wesoło, tylko że mało czasu, powiedział o panu Cymańskim, którego serdecznie pozdrawiam, może od tego zacznę, że rzeczywiście pan Cymański ma taki dar, bo kiedyś na Nowym Świecie stałam na przystanku i on też stał. No dawno temu to żyło. I proszę sobie wyobrazić, że zaśpiewaliśmy razem tę piękną pieśń Ładysz, którą śpiewa Ładysz, moja matko, ja wiem, bo on to nucił i ja też jakoś nuciłam i to jest rzeczywiście człowiek, który jest jakiś, ma takie prostotę serca, no więc serdecznie go pozdrawiam. A co do Polonii, to powiem już na ten temat, chociaż jeszcze mam jedną refleksję. Pani Mario, ostatnie dwa zdania, dobrze? Tak, bardzo no, proszę. Ale ja, czy to moja wina, że już tak późno? No, ojcze, bo ja mam jeszcze, chciałam... No, pani Mario, ostatnie dwa zdania. No, był taki okres, że przyjmowano, z Omska przyjechał jeden dziennikarz, pamiętam, w 96 roku, zdaje się, były takie próby i sprowadzano. Nie wiem, dlaczego potem zaprzestano tych prób. Natomiast chciałam tylko powiedzieć, że jeszcze co do... Ale nie, to już może nie będę tego poruszać, bo myślałam, że jeszcze powiem, żeby państwo i w Kancelarii Prezydenta i w ogóle państwo ministrowie, bo może być następne zamieszanie związane z tym referendum szkolnym. Chodzi o to, że ja dzisiaj w internecie przypomniałam sobie, że 1 400 000 odrzucono w sprawie wcześniejszych, znaczy później wcześniejszych emerytur. I 1 400 000, a prawie 2 000 000 to było. Więc jeżeli znowu będą się czepiać następnej rzeczy, bo to chodzi o to, żeby ten rząd nie przetrwał tak jak tamten po 2 latach. I to nie chodzi o trybunał, to nie chodzi o nic, to chodzi o pogardę wobec narodu i wobec, żeby nie przetrwał tak jak tamten okres. Proszę nie rezygnować i nie dać im satysfakcji, a my tu się szalenie męczymy. Pani Gronkiewicz powinna mieć 50 tysięcy, niech ona liczy, powinna przeciwko niej wyjść taka grupa ludzi za to, co ona robi wobec biednych, słabych ludzi, a jednak tamci nie wyszli, bo nie mają tego siły przebicia, a wyszli ci, którzy mają, zasyceni są i chcą zmiany po prostu, żeby było tak, jak było. Dziękuję. I wszystkiego dobrego życzę i nie, no wszystkiego dobrego i no trzymajmy się. Dziękuję bardzo pani Mario, z panem Bogiem. Może od razu następny telefon, proszę, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Z Grodna.
kłaniamy się. Aha, ja chcę powiedzieć, że bardzo dziękuję dla panów ministrów, żeby panu ministrowi za kartę Polaka, że dla nas tak, no, wydają ich w konsulstwach polskim w Grodnie i tego. I no, dosyć sprzyjali tak nam, Polakom, że my, jak to mówi się, tylko jedno dziękuję możemy mówić. Bardzo dobre konsulstwo w Polsce, polskie w Grodnie. I bardzo my szczęśliwi, że Polacy tak o nas bardzo dobrze mówią, że my takie patriotyczne. Prawda, my patriotyczne. Na przykład u mnie ojciec nigdy nie mówił ні по тим, ні по руску, ні по білоруску. Він тільки мовив завжди по-польську. Завжди по-польську. Навіть з тими росіянами мовив. Він і по-руску, він по-польську. А, ну нам, як всіх так, стыд навіть, як я заяду до Польщі, зачну мовити, ну, по-польську, то поляки починають мовити мені по-російську. Я мовлю, та чому ви по свій язик ні того, ні цініться? Хочеш, ви поляки, мовці по-польську земну, а вони, ми віємо, що ти хіба росіян, я мовлю, як я там, білорус, чи там хто? Ну і так, досить приблизить треба, правда, та полонія до поляку вже понівіділі, що ми тут і є, що ми приживаємо, за Польська. І як бачимо, то його рухнете через радіо, як кидає, через радіо Марія, то мені здається, то гра на нервах, тільки та опозиція, гра на нервах поляків і на емоціях. А то, що вони добиваються, там якісь демократи, а то вони то демократії тільки для себе, не для нас. Полонія завжди з зондом, з тими, хто з президентом, з зондом завжди, а не з тими, хто там в Варшаві кшичу, невідомо хто. Вони ніхто, вони правніки які, чи розбираються в тим праві. Вони не розбираються, от вони єдин подвужлі, і другі там його підтримують і кричуть так один за одним. І мені здається, що всичко то, ну, хтось провокаторів дуже дуже. Я пам'ятаю, як нас учили, завжди мовлю, що в кожному панстві є дуже дуже шпігів, які насилають з того, з других панств. І те шпігі теж там серед тих опозицій є. Вони ж то всіх їм на ринку, щоб вони тільки мали того, влада. Ну і це, і підриває польська зевнонч. Мало то це зевнонч, як то можна? Не треба, щоб влади польські мали сила, як то можна дати їм такі, ну, так, щоб вони були сильні і бачили та опозиція, що влада сильна, що вона не упнеться ніколи під тим напором, що вони там гадають, невідомо що. Як то мовився, пан Бог розум йому одебрав. Мовив, як це скарить, то розум одбере, як у нас мовив. А як пан ма на ім'я? Pan Czesław. Panie Czesławie, bardzo dziękuję za wypowiedź, no i dziękuję za to, że pan dodzwonił się tego wieczoru, szczególnie kiedy mówimy o Polakach poza granicami. Wy nie jesteście Polonią, wy jesteście Polakami, którzy mieszkają tam, gdzie mieszkali, no a granice zostały przesunięte. Panie Czesławie, pozdrawiamy serdecznie i dziękujemy wam za to, że również telefonujecie, słuchacie Radia Maryja i modlicie się także bardzo często razem tutaj z Radiem Maryja. I następny telefon, bardzo proszę, halo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica. Ja pozdrawiam z drogi, słucham w tej chwili od kilkudziesięciu minut, słuchamy, czy mam możliwość słuchania Radia Maryja. Dziękuję bardzo panom, że jesteście panowie ministrowie. Bardzo dziękuję
i ojcu Dariuszowi też serdecznie. I a panu Czesławowi najlepsze życzenia, bo dzisiaj jest błogosławionego Czesława. A tak. Tak, także też serdeczne życzenia, pewno imieniny pan dzisiaj. Bożego błogosławieństwa. Tak, to jest pierwsze. I dziękujemy za wasze świadectwo wiary. Świadectwo wiary i polskości. Za to, że trwacie jako katolicy i Polacy. To dla nas jest zachęta, dla nas jest